bracia w kapłaństwie, czcigodni jubilaci, księże prałacie, księże kanoniku, administratorze wawelskiej parafii, siostry i bracia. Będziesz miłował swego bliźniego. Ten zapis istniejący już w Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, Pan Jezus rozszerzył. Rozszerzył, a jednocześnie pogłębił. Rozszerzył, gdy chodzi o rozumienie tego, kim jest bliźni. Bliźnim jest każdy człowiek. Nie tylko, jak to rozumiano w Starym Testamencie, synowie Izraela. Każdy człowiek, poganin również. Nieprzyjaciel także. I tutaj Pan Jezus, pogłębiając rozumienie bliźniego, a przez to nakazując go modlić, za niego się modlić i go miłować, odniósł to przykazanie do postawy Boga Ojca. To On jest wzorem tego, jak trzeba kochać naprawdę każdego, również niezależnie od okoliczności. Słońce przecież schodzi równocześnie nad złymi, nad dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I stąd ta konieczność doskonałości w miłości każdego człowieka. Tak jak On, nasz Ojciec. Ale też Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy odniósł to przykazanie również do siebie samego i siebie samego wskazał jako wzór realizacji tego przykazania. Miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. Więc nie jak siebie samego, ale jak ja. Ukochałem, kocham do końca i za was oddaję swoje życie. To odniesienie tego przykazania do życia Trójcy Świętej, jako że mamy być doskonali, jak Ojciec doskonały, mocą Ducha Świętego i mamy miłować innych taką miłością ofiarną, bezinteresowną, pełną poświęcenia, aż do końca mocą Ducha Świętego na wzór Pana Jezusa. To sprawia, że chrześcijanin jest szczególnie zobowiązany do tego, by kochać i by w swoim życiu pokazywać to, że jest naprawdę stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, nie przede wszystkim ze względu na rozum, ale na to, że może kochać. Bóg jest miłością. Chrześcijanin ma być w swojej miłości doskonały jak Bóg. Tym bardziej odnosi się to przykazanie do kapłańskiego życia. Nie bez powodu Pan Jezus mówił o tej miłości siebie nawzajem na swój wzór w Wieczerniku, już po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu. Już po tych słowach, kiedy zapowiadał Wielki Piątek, mówiąc o wydanym ciele swoim i przelanej krwi za zbawienie świata. W jakiś niezwykły sposób odnosi się to do posługi kapłańskiej. Kochać aż do końca. Kochać nie tylko dlatego, że zależy nam, by upodabniać się do Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.
Tu chodzi o szczególny rodzaj upodabniania się i bliskości z Bogiem Ojcem, Jego jednorodzonym Synem, w zatroskaniu o zbawienie drugiego człowieka. Na tym polega miłość bliźniego, urzeczywistniona zwłaszcza w kapłańskiej posłudze. Bo wtedy, kiedy patrzymy na także zdążanie naszego brata ku ostateczności, zdaję sobie sprawę, że tutaj chodzi o jego szczęście wieczne. Blakną wszystkie jego wady, to, czym nas mógłby ewentualnie urazić czy dotknąć. To jest wszystko w tym momencie mało ważne. Chodzi o to, aby się mógł zbawić dzięki mojej miłości kapłańskiej do niego, czyli mojej posłudze. Niekiedy w porę i nie w porę, ale zawsze w miłości. W miłości, w której musi się przejawiać doskonałość Ojca i poświęcenie Syna. Jakże znamienne są te słowa. Dzisiaj liturgiczne wspomnienie biskupa Michała Kozala, biskupa i męczennika. Wydawało się, że został wyświęcony właśnie do tej męczeńskiej posługi, a dokładnie do tego szczególnego świadectwa miłości aż do końca, tuż przed wojną. A kiedy ta wojna wybuchła, okazało się, że został jedynym biskupem we Włocławku. Więc próbował na swoich barkach dźwigać odpowiedzialność za los włocławskiego kościoła i księży, którzy, jak wiemy, zostali dotknięci od samego początku ogromnymi represjami ze strony niemieckich hitlerowców. Włocławek obok diecezji chełmińskiej, gnieźnieńskiej, poznańskiej został najbardziej naznaczony prześladowaniami duchowieństwa. A on stał się jakby symbolem tego umęczenia, a jednocześnie wierności i odpowiedzialności. To w imię właśnie tej odpowiedzialności za miłość, za Eucharystię, za autentyczną posługę kapłańską. Nie chciał się zgodzić na to, aby naprędce wyświęcić diakonów. Uważał, że w tej sytuacji wojennej pewnego przymusu nie będą w stanie w sposób w pełni wolny i odpowiedzialny przyjąć godności kapłańskiej. I był w tym przypadku nieugięty. Potem się okazało, mimo że był krytykowany, że miał rację. Kilku z tych diakonów się załamało w swojej wierności. Ale też jeden z tych diakonów później został znakomitym pasterzem najpierw w diecezji włocławskiej, a potem szczecińskiej jako arcybiskup metropolita. Ksiądz biskup Kazimierz Majdański. I będąc w Dachau, w tym szczególnym miejscu męczeństwa księży, nie ma żadnego innego tak nasyconego cierpieniem, śmiercią, nie ma żadnego innego miejsca na kuli ziemskiej, gdzie tylu kapłanów polskich jednocześnie by tak jednoznacznie dawało świadectwo o swojej miłości do siebie nawzajem, swojej gotowości
ponoszenia ofiar także za swoich nieprzyjaciół, w miłości do ojczyzny, w oddaniu swego życia Kościołowi. A on, biskup Kozal, był ich ojcem duchownym, jakby symbolem nie tyle oporu wewnętrznego, ile tej miłości, która jest zatroskana o to, aby prawda ewangeliczna mogła wybrzmieć nawet w najbardziej trudnych, wręcz złowrogich warunkach. Dzisiaj nasze czasy służby Kościołowi są na szczęście inne, ale też księża doskonale wiedzą, wcale nie pozbawione trudu. I wielkość też tych księża wiedzą po 25 latach służby Chrystusowi i Kościołowi. Jej owocność nie polega na tym, czy się jest wielkim profesorem, czy kimś, który nosi szczególną odpowiedzialność za Kościół w posłudze kurialnej. Że pierwsza linia frontu i zmagania o Królestwo Boże jest właśnie w parafiach. I że tam na co dzień zdaje się próbę i daje się świadectwo z tej miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus, mówiąc: bądźcie jak Ojciec doskonali. Kochajcie jak ja, który oddaję za was własne życie. Jubileusz 25-lecia kapłańskiej służby jest niewątpliwie okazją, by najpierw zrobić rachunek sumienia z tych minionych 25 lat. Jak kocham, jak służę, jaka jest we mnie otwartość na samego Boga. Jubileusz 25-lecia jest okazją, by zapewne za niejedno Pana Boga przeprosić, ale przede wszystkim dziękować. Dziękować, że zechciał wezwać, postawić obok siebie, wynieść do tego miejsca w Kościele, w którym każdego dnia można składać Jemu z Chrystusem, Bogu z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie, mocą Ducha Świętego, najwyższą cześć i chwałę. Błogosławiony biskup Michał Kozal tak właśnie rozumiał posługę kapłańską, głęboko zakorzenioną w Eucharystii, by móc kochać, by dać świadectwo, by przyciągać swoim skromnym życiem do tego, który nas do końca umiłował.